Dzień dobry, nazywam się Tomasz Wojno. Z tej pani. Przyjechaliśmy tutaj z panem Staciem Mileskiem, bo tutaj ten komornik, przy sądzie rejonowym w Zambrowie, okradł mi, można powiedzieć, kulturalnie, że okradł. Brał pieniądze na moje dziecko przez 2 lata, wziął na to 8200 i w ogóle nie chce tego zwrócić. Ponad 1700 zł wziął VAT-u, też nie chce tego zwrócić. Wysłałem do niego pismo, w ogóle nie chce zwrócić. Jest sprawa w sądzie o powództwa cywilnego, który pobrał 20 tysięcy na bez klauzury wykonalności na byłą żonę. Dlatego, że teraz weszła ustawa też, że komornik nie może działać na obcym terenie. Było tak również przedtem. Ten komornik działał. Zwracając się do niego, to przyjechałem do niego, to powiedział, że wynoś się mnie stąd. Na sprawie w sądzie w Ostrowi, po sprawie w Ostrowi wyszłem i się pytam jego, czy odda mi VAT, który pobrał. Zwrócił się do mnie, że jesteś bydlaciem, nie człowiekiem. Tak, taki jest wizerunek pana komornika Mioduszewskiego. Była prowadzona sprawa w Zambrowie przez prokuraturę, sygnatura akt PRDS 362/18 została przez panią Izabelę Topczewską została umorzona było odwołanie do sądu rejonowego tu w Zambrowie. To pani Anna Staciewicz, sędzia sądu rejonowego, tak samo podtrzymała wszystko pani prokurator. Była to jest sygnatura akt 2KP 139/18. Nie jest to jakaś zmowa? Nie jest tutaj brat? Czy nie jest brat komornika prokuratorem w Zambrowie? Tak samo i była. Wrócę się teraz do sprawy w Ostrowie Mazowieckiej, bo sąd z powództwa cywilnego. Złożyłem do Zambrowa, to sąd w Zambrowie się wycofał, sąd w Łomży też się wycofał. Prowadzi to sprawę w sądzie, przynieśli to sprawę do sądu rejonowego w Ostrowie Mazowieckiej. Sprawa 320/18 prowadzi to pani Elżbieta Zimnicka. Trwa ta sprawa już ponad 2 lata. I do końca teraz wyszło, powołała pani biegłą Elżbietę Brzezińską, mieszkającą i ta biegła wyliczyła tak, żeby komornik wszystko robił z prawem. Nie liczyła się z podatkiem VAT, podatkiem od należności. Ona wyliczyła tylko tyle, że komornik normalnie działał, bez żadnego problemu. To nie jest to znajomości, nie jest to wszystko. Ona jest w podobnym wieku co komornik. Nie razem do szkoły chodzili? Nie wiem tego. Pytam się teraz również ludzi. Kto jest tak samo pokrzywdzony jak ja? Niech przyjdzie tutaj. Się nie obawia tego wszystkiego. A do tego, co popierał na nie moje dziecko, to pomogła mu w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kliukowie. Wysłał postanowienie nie moje, tylko innego Tomasza Wojno. Nie zgadzało się nic, ni PESEL, nie ramiona rodziców, nie zajmie adresa mieszkania. A komornik nie zwracał uwagi, przez 2 lata pobierał to. Potem, jak zwróciłem się do niego, to przełożył akta, że te akta w ogóle przełożone są z jednej teczki do drugiej. Jak chciałem, przyjechałem do niego, żeby zobaczyć akta, to powiedział, że on żadnych akt nie będzie nikomu udostępniał tego. Nie wiem, jakie to jest prawo w Polsce i tak jak tu państwo słyszycie, ktoś jest pokrzywdzony, proszę bardzo, przyjedziemy tutaj za miesiąc jeszcze i będzie coś podobnego. Dziękuję bardzo, ktoś jeszcze może chce powiedzieć słowo?